Witajcie kochani w tą piękną niedzielę. Dobrze być w tym miejscu, modlić się, słuchać Bożego Słowa. I zanim zaczniemy, chciałbym podziękować wszystkim serdecznie za ten miniony tydzień, za, za wasze zaangażowanie, ofiarność, za pomoc. Więcej o tym wszystkim powiemy w ogłoszeniach, ale ja już teraz dziękuję, a my wspólnie dzisiaj zajrzymy po raz kolejny do Ewangelii Jana. Razem z Janem przyglądamy się znakom, jakie zostały dokonane przez Pana Jezusa w czasie jego publicznej działalności. I kiedy używamy tego słowa znaki, to mamy na myśli pewne cuda, pewne wydarzenia z życia Jezusa, które z jednej strony pokazują to pokazują jak Bóg działa przez Jezusa, a z drugiej strony te znaki są takimi drogowskazami do samego Jezusa. I kto był to, być może pamiętamy, że tydzień temu zaczęliśmy od tego pierwszego dość dziwnego znaku, kiedy Jezus zmienia wodę Wino. To był znak, w którym Jezus pokazał, że panuje nad całym stworzeniem, ale też, że prowadzi wszystkich ludzi w tą stronę pełni nadejścia Bożego Królestwa, której te, nad, te, symbolem tego nadejścia jest weselna uczta, którą on przygotował. A dzisiaj spojrzymy na drugi znak, który znowu jakby ma miejsce w tej samej miejscowości, niewielkim miasteczku w Kanie Galilejskiej. Bo kiedy, wydarzyło się to, kiedy miał miejsce ten pierwszy znak, kiedy, kiedy wino, woda stała się winem, Jezus potem poszedł do Jerozolimy na kilkanaście tygodni. I nie po to, żeby zdobywać sławę, ale po to, żeby wszędzie, gdzie jest, głosić Ewangelię, mówić o Bożym Królestwie. Ale oczywiście tak się też działo, że kiedy on się pojawiał, działy się różne rzeczy. I ta, jakby informacja o tym, że pojawił się jakiś nowy nauczyciel, który robi takie. Zaskakujące rzeczy. Ta informacja rozchodziła się coraz bardziej i coraz bardziej. Ludzie zaczęli mówić o Jezusie i potem Jezus z Jerozolimy poszedł do Samarii, czyli poszedł na takie tereny dla, dla, dla Żydów całkowicie jakby zakazane z powodów takich historycznych, religijnych. Oni nienawidzili Samarytan, ale Jezus tam poszedł i po takiej rozmowie z kobietą przy studni, tam w Samarii ma miejsce wielkie duchowe przebudzenie. I te wszystkie wydarzenia pokazują, że ludzie słuchają tego, co mówi Jezus, ale reagują bardzo różnie. Inaczej reagują na niego w Galilei, inaczej reagują w Judei, jeszcze inaczej reagują w Samarii. I Jan to komentuje w taki sposób w czwartym rozdziale swojej Ewangelii, że po upływie dwóch dni Jezus odszedł z Sychar, czyli Samarii, do Galilei. Sam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. Gdy więc przyszedł do Galilei, spotkał się z dobrym przyjęciem, ponieważ Galilejczycy widzieli wszystko co podczas święta uczynił w Jerozolimie, dlatego że oni również uczestniczyli w obchodach. Jezus jakby na własnej skórze jakby doświadcza tej takiej prostej zasady, że trudno jest zdobyć uznanie i akceptację w swoim środowisku. Bo nawet jeśli jakby wyjeżdżasz ze swojego środowiska i dochodzisz do czegoś w życiu, coś osiągasz, potem wracasz do siebie, no to ludzie jakby patrzą na ciebie inaczej niż w innych miejscach. Mam takiego przyjaciela, który jest pastorem, ma już ponad 50 lat i czasami mówi, że kiedy mówię w kościele pewne rzeczy, są takie starsze siostry, które tak patrzą na mnie, słuchają i mówią: A my cię pamiętamy, jak tutaj w małych. Jak byłeś malutki, w majtkach biegałeś po kościele. I przecież wszystko, co on powie, jakby no nie ma znaczenia, bo trudno być uznanym we własnym środowisku. I Jezus tego też doświadcza. I tak naprawdę, kiedy Jan pisze, że on został dobrze przyjęty, to jest tam sporo takiego sarkazmu, ponieważ i Jan, i Jezus, oni dobrze wiedzą, że to dobre przyjęcie nie wynika z tego, że ludzie chcą słuchać Ewangelii, że ludzie mają jakiś szacunek do Jezusa. Oni po prostu mają nadzieję, że ten popularny nauczyciel. Może zrobić coś ciekawego, czymś nas zadziwi. I dalej Jan pisze w taki sposób. Znowu zatem Jezus przyszedł do kany galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, Twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus i poszedł. A gdy był jeszcze w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj, koło godziny trzynastej odpowiedzieli. Wówczas ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił, twój syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Więc Jezus wraca znowu do kany galilejskiej, jakby żeby w Galilei rozpoczynać, kontynuować swoje działania, ale w mieście, które jest jakieś 26 kilometrów, Kafarnaum, jest pewna rodzina. Jest pewien ojciec, którego syn jest poważnie chory, ma wysoką gorączkę i sytuacja naprawdę jest dramatyczna. I myślę, że każdy z nas, kto jest rodzicem, to, to wie, że to jest jakby wpisane w nasze doświadczenie. Ten, ta troska, ten strach o zdrowie naszych dzieci. I ten ojciec, jak czytamy to, to nie była taka zwykła osoba. To był królewski urzędnik, a więc ktoś z dworu króla Heroda. Ktoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że wydaje rozkazy, a inni ludzie po prostu robią to, Czego ta osoba oczekuje? Ten właśnie urzędnik postanawia przyjechać do Kany, ponieważ słyszy, że tam pojawił się Jezus i, i ma pewne oczekiwania. Ma oczekiwania, że ten nauczyciel coś zrobi w tej sytuacji. I pewnie ten urzędnik całe życie był właśnie przyzwyczajony, że raczej ludzie słuchają tego, co on mówi, ale z Jezusem jakby idzie mu znacznie gorzej, bo Patrzymy na dobór słów i widzimy, że On nie to, że On przychodzi i mówi, prosi raz, ale tu jest ta myśl, że On błaga Jezusa, aby ten przyszedł do jego domu. I okazuje się, że, że Jezus nie reaguje tak, jakby się ojciec czy rodzic w tej chwili spodziewał. My, kiedy idziemy gdzieś z informacją i mówimy, moje dziecko jest chore, jest w krytycznym stanie, my oczekujemy, że właściwie wszyscy wszystko rzucą i będą nam pomagać. Ale tu dzieje się coś innego. Jezus jakby nie reaguje. I warto zauważyć, że ten człowiek nie posyła jakichś posłańców, ale osobiście się jakby fatyguje do Jezusa. Ale ta, ta jakby reakcja Jezusa jest dosyć zadziwiająca. Taka dość szorstka odpowiedź, która brzmi: Jezus do niego powiedział: Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Jak sobie próbuję. By troszkę zrozumieć, jak ten ojciec mógł się poczuć. Przychodzi do Jezusa z takim wielkim problemem, potrzebą, i słyszy takie słowa: Jeśli nie uwierzycie, nie zobaczy, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Do kogo to? Ja tu jestem sam. Ale widać, że te słowa Jezus kieruje tak naprawdę nie do tego udręczonego Ojca, co do jakby takiego ogółu Galilejczyków, którzy. Nie słuchają tego, co Jezus mówi, którzy ignorują to, kim jest. Zamiast tego chcą zobaczyć cuda, chcą zobaczyć ekscytujące jakieś nadprzyrodzone wydarzenia, bo może wtedy będą gotowi uwierzyć w to, kim jest Jezus. I w ten sposób Jezus jakby chce zwrócić naszą uwagę i powiedzieć: Słuchajcie, jeśli chodzi o wiarę, to mamy pewien problem. Bo wy chcecie zobaczyć znak, żeby ewentualnie uwierzyć we mnie. Ale rzeczywistość Bożego Królestwa, jakby funkcjonuje i działa inaczej. Ten sposób podejścia, żeby zobaczyć, żeby potem uwierzyć, tak naprawdę to nie była domena tylko Galilejczyków, ale Zdaniem Jezusa to jest taki powszechny problem nas, ludzi. My tacy po prostu jesteśmy. My najpierw chcemy zobaczyć, a potem, a potem ewentualnie możemy uwierzyć. I to dlatego często mówimy: No, najpierw muszę to zrozumieć, bo inaczej nie uwierzę. Najpierw muszę się przekonać. Najpierw muszę zobaczyć, że to działa, bo inaczej nie uwierzę. I my wszyscy znamy takich ludzi, a może, a może jest tak, że my też tacy jesteśmy? Chcemy zobaczyć, zanim uwierzymy. Bo mówimy, no przecież nie będę wierzył na ślepo. I ten sposób podejścia sprawia, że kiedy my czasami coś zobaczymy, to potem nagle okazuje się, że jesteśmy w stanie uwierzyć w wiele rzeczy. Kiedy my coś zobaczymy, to za chwilę właściwie przestaje nas interesować, czy to jest prawdą, czy nie, czy to jest dobre, czy ma jedynie pozór dobra, dla nas wystarczy, że widzieliśmy, że to działa. Czyli to nasze definiowanie, czym jest wiara, zaczyna się od tego, co widzimy. Tak jakby powiedzieć trochę, że dla nas, jakby wiara, ona się najpierw rodzi poprzez nasze oczy. Ale Jezus definiuje wiarę inaczej. I nawet widać przez tą odpowiedź, że ten nasz sposób definiowania wiary, zobaczyć, żeby uwierzyć, właściwie Go jakby irytuje. No ale ten Ojciec, oczywiście który jest tak zesperowany, on nie ma ochoty, on nie ma czasu jakby prowadzić teraz dyskusji z Jezusem. On mówi, Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, Twój syn żyje. To jest trochę tak, jakby ten człowiek przyznał Jezusowi rację i powiedział, Tak, Jezu, ja wiem, ty masz rację, ja nie mam tej wiary, której Ty szukasz. Nie mam tej wiary, która jest potrzebna. Ale ja po prostu nie wiem, co w tej sytuacji mogę jeszcze zrobić, co mogę powiedzieć, nie wiem. Po prostu proszę, przyjdź do mojego domu, zanim umrze mój syn. W tym człowieku jest pewien rodzaj wiary, jest to przekonanie, że, że Jezus jest jakimś cudotwórcą, że potrafi zrobić i ma to coś, czego inni nie mają. I w Jego słowach, w Jego wołaniu jest wielka desperacja. I wtedy padają te słowa, idź, powiedział Jezus. Twój Syn żyje. Kiedy ten człowiek błaga Jezusa, żeby On poszedł z Nim do Kofarnaum, właściwie Jezus odmawia, mówi nie, nie, ty idź. Ty idź. A następnie przychyla się do tej prośby tego człowieka. I w ten sposób jakby Jezus daje temu człowiekowi szansę doświadczenia wiary na jakby innym poziomie. Już nie chodzi o to, żeby wierzyć w to, co Jezus może zrobić, ale teraz chodzi o to, żeby uwierzyć w to, co mówi Jezus i w to, w to kim jest Jezus. I nagle ten ojciec staje się takim dylematem, którego może wcale nie chciał rozważać, ale on się tak musi na szybko zastanowić i odpowiedzieć: czy ja jestem jednym z tych ludzi, którzy najpierw chcą zobaczyć, żeby uwierzyć, czy ja jestem z tych, jednym z tych ludzi, który uwierzy, żeby zobaczyć. Bo do właśnie do takiej wiary prowadzi go Jezus. Do wiary, która mówi: uwierz, a potem zobaczysz. Do wiary, której podstawą nie jest to, co Jezus robi, ale to, co Jezus mówi, to kim jest. Do wiary, która nie rodzi się poprzez nasze oczy, ale do wiary, która się rodzi poprzez nasze uszy, poprzez to, co słyszymy. I oto niezwykła reakcja tego człowieka. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. Możemy sobie to wyobrazić? Przestał błagać Jezusa, ale jakby zaakceptował tą Bożą drogę, Boży sposób postępowania. I tak sobie myślę, że to była chyba najtrudniejsza, najdłuższa droga powrotna do domu tego człowieka. Wrócić do domu, wierząc, a jedyne co miał, to tylko albo aż. Słowa Jezusa. Jak w czasie takiej drogi do domu nie poddać się myślą, a czy na pewno to się stanie? Dlaczego odpuściłem? Może gdybym go jeszcze mocniej naciskał, on poszedłby ze mną. Ale ten człowiek jednak postanowił wrócić, wierząc w to, co mówi Jezus. Takim jednym z pierwszych światowych celebrytów, który był rzeczywiście znany na całym świecie, był francuski akrobata żyjący w połowie XIX wieku. Nazywał się Charles Blondin. I on zasłynął z tego, że będąc w czasie tournée po Stanach Zjednoczonych, wpadł na szaleńczy pomysł, że rozciągnie linę nad wodospadem Niagara i przejdzie po nim. Być może znacie tę historię. I 30 czerwca 1859 roku on zrealizował swoje marzenie, a potem wielokrotnie, na różne sposoby je powtarzał. Jest taka historia, która mówi, że na pewnym pokazie zgromadziło się ponad 100 tysięcy osób. I ten akrobata wychodzi i pyta tłum i mówi: Słuchajcie, czy wierzycie, że jestem w stanie przejść na tej, po tej linii nad wodospadem? No i sporo ludzi słyszało o tym, że on to zrobił wcześniej, a więc jakaś część powiedziała: Tak, wierzymy. I on za chwilę na oczach tego tłumu przeszedł po tej linie nad zburzonym wodospadem. W tłumie zawrzało, bo ludzie zobaczyli coś, co wydawało się być absolutnie niemożliwe. A więc kiedy on zapytał, czy wierzycie, że jestem w stanie przejść po tej linie nad wodospadem z zawiązanymi oczami, większa grupa powiedziała: tak, wierzymy. I on to zrobił więc potem zapytał ich, czy wierzycie, że jestem w stanie przejść po tej linii nad wodospadem, pchając przed sobą taczkę. Większa grupa ludzi powiedziała, tak, wierzymy. I kiedy on to zrobił, no to tłum był w euforii. Niektórym było słabo, niektórzy mdleli. I wtedy on pyta, słuchajcie, czy wierzycie, że jestem w stanie przejść po tej linii, wioząc taczkę, a w taczce siedzi jakaś osoba. I wszyscy, może nie wszyscy, ale większość krzyczy, tak, wierzymy. A więc wtedy on mówi... No to kto wejdzie do taczki? Nie trudno się domyśleć. Cisza i brak chętnych. Wiecie, i łatwo jest deklarować, że się wierzy, ale trudno jest wierzyć, kiedy nic nie widzimy. Trudno jest wierzyć, kiedy, kiedy jedyne, co mamy, to są słowa Jezusa. I to, kim jest Jezus. Wiecie, za każdym razem, kiedy mamy jakąś palącą potrzebę, przychodzimy do Jezusa i my od razu mamy jakby pewien pomysł i to, jak Jezus powinien tą sytuację rozwiązać. Trudno jest nam sobie wyobrazić, że Jezus mógłby zadziałać czy odpowiedzieć inaczej w tej sytuacji niż my myślimy. I to trudne, ale na tym właśnie polega wiara. Ufasz temu, co mówi Jezus i robisz to, co jest zgodne z tym, co On mówi, chociaż jeszcze nie widzisz odpowiedzi, chociaż jeszcze nie wiesz, w jaki sposób Jezus odpowie i zadziała w Twoim życiu. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do Niego Jezus i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, o której mu się, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około trzynastej, odpowiedzieli. Wówczas ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie, Jezus, to, Jezus go zapewniał, Twój syn żyje i uwierzył on sam oraz cały jego dom. Wiecie, wszystkie bi wielkie biblijne postacie, o których czytamy, kiedy. Dokonywały cudów, jakby były w miejscu cudu. Modliły się, nakładały ręce. A Jezus jest wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny. Bo tu jesteśmy jakby świadkami cudu na odległość. Przynajmniej 26 kilometrów od miejsca, którym jest Jezus, do Kafarnaum. Jeżeli kiedy my czytamy tę historię, to myślę, że w każdym z nas jest takie pragnienie, żeby stworzyć takie proste równanie, że gdy mamy wiarę, nawet jak niczego nie widzimy, no to w końcu wszystko się kończy takim happy endem, że dostajemy to, o co Boga prosiliśmy. Ale ta historia nie jest o tym. Ta historia jest bardziej o tym, że gdy mamy wiarę, nawet jak niczego nie widzimy, to my możemy doświadczyć Bożego działania, pełnego hojności i miłosierdzia, i otrzymać od Boga to, co On ma dla nas. A wiecie, to, co my chcemy, a to, co On ma dla nas, to nie zawsze to jest to samo. Jezus pragnął ocalić nie tylko tego małego chłopca, przywrócić Mu zdrowie, ale Jego plan, Sięgał znacznie dalej. On chciał ocalić tego urzędnika i całą jego rodzinę, bo czytamy, że kiedy to się wszystko stało, kiedy wyjaśnili sobie te wszystkie szczegóły, wszyscy uwierzyli. Jezus chciał ocalić ich wszystkich. I żeby to się stało, ten urzędnik musiał jakby oprzeć swoją wiarę na czymś znacznie więcej niż tylko cuda, ale oprzeć ją na samym Jezusie. I na tym, co Jezus mówi. I dlatego, kiedy to się dzieje, Jezus daje temu rzędnikowi jakby coś znacznie więcej, niż On chciał. On chciał tylko zdrowie dla swojego Syna. A tymczasem On i cała jego rodzina dostaje ratunek od choroby grzechu, która jakby męczy każdego człowieka, która skazuje ludzi na wieczne oddzielenie od Boga. Jezus daje im ratunek od tego, od tej choroby. Autor jednego z listów Nowego Testamentu, listu do Hebrajczyków, zachęca nas do tego, żebyśmy byli wpatrzeni w Jezusa, bo Jezus jest tym, który wzbudza i doskonali naszą wiarę. Jezus nie zawsze odpowiada w sposób, jaki byśmy oczekiwali, ale zawsze odpowiada tak, żeby nasza, nasza wiara i nasza świadomość tego, kim on jest, rosła. Nasza świadomość Jego mocy i autorytetu. Kiedyś zapytano znanego trenera sportowego, co jest najtrudniejsze w trenerskiej pracy, a on powiedział: Najtrudniejsze jest przekonanie zawodników, żeby robili to, czego nie chcą, aby mogli osiągnąć to, czego naprawdę chcą. I to właśnie czyni Jezus. Prowadzi nas przez okoliczności, przez które my nie chcemy przechodzić. Stawia przed nami rzeczy, których nie lubimy się mierzyć. A wszystko to po to, żebyśmy mogli osiągnąć to, czego naprawdę potrzebujemy, a potrzebujemy wierzyć Mu całym sercem. I my często najpierw chcemy zobaczyć, żeby uwierzyć, ale rzeczywistość Bożego Królestwa funkcjonuje inaczej. To jest rzeczywistość, gdzie należy uwierzyć, żeby zobaczyć. Był to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Tak kończy tą, tą część historii Jan. Kiedy otaczają Cię trudne doświadczenia, gdy Twój świat się rozpada, gdy wydaje Ci się, że nie ma dla Ciebie nadziei czy sił, wtedy przychodzi ten moment do zadania sobie pytania: Czy jestem jedną z tych osób, która. Chcę zobaczyć, aby uwierzyć. A takich ludzi jest mnóstwo. Czy jestem osobą, która uwierzy, żeby zobaczyć? Czy to znaczy, ktoś powie, mamy tak wierzyć na ślepo? To ma być ślepa wiara? Wiara, do której zaprasza nas Jezus, nigdy nie jest ślepa, bo ona się opiera na Jego Słowie i na tym, Kim on jest i na tym, co on mówi do nas. Gdy trudno jest wierzyć, Jezus pełen łaski i miłosierdzia jest z Tobą. Gdy trudno jest wierzyć, Jezus jest z Tobą, żeby wzbudzać Twoją nadzieję i Twoją wiarę. Dlatego to takie proste. Słuchaj Jezusa i wierz w to, co Jezus mówi. Bo gdy wierzymy w to, co Bóg mówi, możemy zobaczyć i doświadczyć Jego działania pełnego łaski i hojności. Powstańmy do modlitwy.